Cześć. Dzisiaj znów coś dla radiooperatorów, kandydatek i kandydatów na SRC i WCLRC i w ogóle innych radiooperatorów morskich i śródlądowych. Jedno z ćwiczeń na egzaminie zadań egzaminacyjnych jest test radia. Możecie takie wylosować. Oczywiście każdy radiotelefon VHF DSC ma test wewnętrzny. Te jeszcze mają dodatkowo możliwość testowania zewnętrznego. No bo bądź co bądź, nie ma lepszej metody sprawdzenia swojego radia niż nawiązanie z kimś połączenia. W praktyce oczywiście możemy w porcie gdzieś sobie poprosić kogoś z drugiej łódki i nawiązać połączenie i wtedy mamy pewność, że radio nasze działa. No żeby przetestować zewnętrznie, co za chwilę pokażemy sobie na tych dwóch radiotelefonach, no to muszę znać numer DSC drugiej jednostki. Tu mamy taką nietypową sytuację, bo to są dwie radiostacje z różnych statków. Normalnie tak one by się nie spotkały. A jeżeli chcesz więcej się dowiedzieć albo solidnie przygotować do egzaminu SRC bądź IWC i po prostu podejść do niego na luzie i z pewnością go zdać, polecam nasze kursy, książki, e-booki, e-learningi i materiały. Link w opisie. Przechodzimy do działania na radiotelefonach. Mamy dwa radiotelefony i zobaczmy sobie teraz test. Zacznijmy sobie od testu wewnętrznego. Nic nie wychodzi na antenę. Wchodzimy sobie do menu DSC Settings i tu w DSC Settings, zobaczcie, tu jest taki suwaczek, jakbyście tego od razu nie widzieli. To trzeba sobie przesunąć. Wchodzimy w DSC lub test. No i naciskamy Enter, żeby wystartować. To jest tylko test taki wewnętrzny, pokazuje nam OK, że test przeszedł poprawnie. No za wiele nam ten test nie mówi. Ale zobaczmy, jak wygląda test zewnętrzny urządzenia. No muszę znać MMSI stacji, do której będę chciał wykonać ten test. Ja już sobie tu przygotowałem w DSC Callsach, ale zobaczcie, wchodzimy w DSC Callsy. Może Exit jeszcze raz, zobaczcie, wchodzimy w DSC Calls. No i musimy sobie przewinąć. To już mi na dole pokazuje, ale musimy sobie przewinąć test call. Mam książkę adresową. Ta radiostacja jest ze statku Cori, więc wybieram sobie Cori i trzeba kolnąć. Co ciekawe, idzie to w priorytecie safety. Tutaj pojawia się krótko tylko informacja, że ktoś testował. A tu mamy, że odebrano potwierdzenie test kola, cała filozofia, tak, że od Cori odebrano właśnie test kola, czyli radio sprawdzone. Tutaj w Cori byśmy tylko, nawet radio nam nie piknęło, ale jeżeli byśmy weszli w logi, w pozostałe, no to zobaczcie, tutaj jest wykonany ten test kol. Od kogo? Od Rumcajsa, bo ten statek nazywa się Rumcajs. Tak go ekipa z zaprzyjaźnionej firmy Scout ze Szczecina nazwała. I tak to wygląda. Natomiast zobaczcie jedną rzecz, bo to radio odpowiedziało, Cori odpowiedziało automatycznie, ale jeżeli ja sobie ustawię w DSC Settings test ACK, przełączę na ręczny, na manual, tak, to zobaczcie, co teraz się stanie. Jeżeli ja zawołam, jeszcze raz zrobię test kola, oczywiście do Cori, call, to nie odpowiada automatycznie. Tutaj czekamy, nie wiemy, czy nawet jest w zasięgu, czy nie jest w zasięgu, a tutaj my decydujemy, czy zignorować, czy potwierdzić. I co, test ACK Rumcajsowi potwierdzamy, a no potwierdźmy. I dopiero jak potwierdzimy ręcznie, no to przychodzi tutaj ten test call. Ustawiamy sobie to w opcji test ACK. Manual potwierdzamy ręcznie, auto automatycznie. Cała filozofia. Także jak widać, nic trudnego, proste czynności, kilka ciekawostek, którymi można się pochwalić
podczas egzaminu. Jak coś takiego się wylosuje, wiadomo, że jak człowiek tam coś się pochwali, że coś wie więcej, to egzaminator zaraz powie: o, zainteresowany tutaj, zna się na tym sprzęcie, to trzeba mu zaliczyć egzamin, nawet jak gdzieś tam indziej się ktoś pośliznął. No taka czynność. Jeżeli film się podobał, oczywiście łapka w górę zapraszam, komentarz, podziel się z komentarzem. Jeżeli byłaś już na egzaminie, to napisz, czego ciebie pytali. No i zapraszam do oglądania innych naszych filmów i do zobaczenia na wodzie. Cześć!